Witam serdecznie, Szachowa Polsko. Mr. Eggman z tej strony. Ósma runda, już przedostatnia na naszym turnieju w Grecji. I chyba dobrze, widzowie, bo już naprawdę czuję, że jestem przebodźcowany. Grałem z Spirim, kablistym Spiridonem. Mówiłem, że jadę na partię ze Spirim. 2405, 2409 wydawało mi się, że ma na liście, ale Czeskom go ocenił na 2405. Dobrze, moi drodzy. No i teraz tak, kurczę, przejdźmy do sedna, bo trochę jestem z kapci wyciągnięty. No powiem wam szczerze tak, wiedziałem, że jedyne co muszę zrobić to nie poddymiać, bo Spiri zrobi to za mnie. Dlatego stwierdziłem, że na wszystkie warianty, które zagra, zagram najspokojniejszą rzecz, jaką znam. Czyli poszło C5 i zagrałem C3, a łapina. I wiedziałem, że Spiri tutaj nie będzie czekał długo z jakąś, no w teorię nie będzie wchodził, a jak już to w jakąś taką swoją teorię. I faktycznie nie myliłem się, ale no Spiri mimo tego, że myślałem, że nie dam się zaskoczyć, to i tak mnie zaskoczył. I zrobił to w drugim ruchu. Zagrał E5. Także Spiri, no Spiri jest niezły, naprawdę, bardzo sympatyczny gość. No i tak, kurczę, zaskoczył mnie i musiałem sobie przypominać teorię. Na szczęście gdzieś już takie notatki kiedyś tworzyłem. No i zagrałem po krótkiej chwili gojeń C4, czyli jakby zabrać ruchy C5 i C3, to mielibyśmy partię włoską. Rywal gra koniem F6 i ja idę w smażoną wątróbkę. I wraz z ruchami C5, C3 powinno to być lepsze dla białych, wydaje mi się. D5, ED. I tutaj teoria leci, że koń bije D5, hetman H5, G6, hetman F3, bicie na G5, goniec D5, bla bla bla. No ale nie ze Spirim te numery, bo Spiri oczywiście lubi podkręcać, lubi ofiarować figury, pionki, wszystko co się da. Także nastąpiło konia A5 i na moje szczęście grałem już kiedyś taką partię na Mistrzostwach Polskiej Administracji Publicznej. Z moim kolegą Kacprem Polokiem zmierzyłem się w tym wariancie i tam również mieliśmy okazję właśnie tego konia A5 testować. Tamtą partię zremisowałem. Ale jedyne co wiedziałem, że chyba faktycznie wtedy zagrałem najlepiej, czyli goniec B5, goniec D7, hetman A4 i wydaje mi się, że tutaj A6 jest nie do końca dokładne, ale rywal zagrał to od ręki, bo wydaje mi się, że czarne mogą próbować dojść na tą samą, do tej samej pozycji grając goniec E7. Co prawda ja nie muszę teraz bić na D7 i nie muszę grać konie E6, może zagrałbym D3 od razu, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko, tak powinien rywal grać. Natomiast w partii poszło A6, bicie, bicie i tutaj bardzo ważny ruch, wydaje mi się, który może nie jest pierwszą linią komputera, ale z ludzkiego punktu widzenia wiem, że jest najlepszy, czyli skoczek E6. I idea polega na tym, że jeżeli rywal bije, to ja biję na E6 i jest związanie. Spiri dalej gra od ręki, jest w swoich wariantach, koń C6, ED, hetman D7. No i to jest pierwszy moment, w którym muszę podjąć decyzję, bo z jednej strony wiedziałem, że mogę kisić pionka, ale wiedziałem, że Spiri na to czeka i od razu hetmana na D3 chciał mi zaplantować. I miałbym problem z wprowadzeniem figur. Co prawda jakieś konia A3, wiadomka, długa roszada, wieża E1. Wiedziałem, że tak można grać w szachy, ale kurczę. No co, hetman E4 i Spiri stoi, król C7. Bicie, bicie. Wieża E3, wieża D8 nawet. I nie wiem, czy z tym pionkiem więcej na pewno byłoby mi aż tak sympatycznie. Ja zagrałem hetman E4, żeby zablokować pionka E i zagrałem w ogóle D3. Zagrałem w ogóle D3 i wydaje mi się, że dobrze zagrałem. Może konia A3 mogłem jeszcze i po hetman D3 zbić. Król E2. I jeżeli E4 to F3. Okej, okay, no tak, tak mogłem chyba zagrać. Może to było troszkę dokładniejsze. A jeżeli wieża D8 to D... Oj, nie król E3, tylko D3. I tym gońcem wyskakuje. Tak, tak też mogłem pewnie podejść do sprawy. Ja zagrałem D3, trochę się przestraszyłem Spiriego i chciałem przejść do końcówki, bo wiedziałem, że Spiri bez hetmanów to jak Spiri bez ręki. Także zagrałem D3, wymieniliśmy, zagrałem król E2, wygoniłem wieżę i generalnie stwierdziłem, że ta końcówka po prostu będzie dla mnie przyjemniejsza z uwagi na to, że mam pięknie ustawione figury, mam dwie wyspy pionkowe, rywal ma trzy wyspy pionkowe, goniec na E7 chcąc nie chcąc jest słabą figurą, bo broni pionka, mój goniec atakuje pionka, także zawsze w różnego rodzaju redakcjach będę miał pozycję po prostu przyjemniejszą. Konie 6, G3, żeby skoczek nie wszedł, wieża F8, B3, żeby nie było C4, H6, H4, żeby nie było koń G5, B6, wieża HC1, zagadkowy ruch. Szczerze powiedziawszy chciałem grać A4 od razu, ale problem polega na tym, że
Stwierdziłem, że i tak potrzebuję mieć wieżę na C1, dlatego zagram najpierw wieża C1, bo jest to mniej zobowiązujący ruch. Ponieważ co? Ponieważ wiemy, że ruchy pionkami to decyzje krytyczne, bo nie możemy ich cofnąć. I faktycznie po król B7 zastanowiłem się jeszcze raz i zagrałem pionkiem na A4. Speedy bardzo tutaj się męczył, bo widziałem w jego oczach, że chce zagrać C4, ale niestety po C4 mam piękny ruch wieża CB1, po którym wydaje mi się, że wygrywam, ponieważ nie ma jak dobrze bronić pionka na B6. A jeżeli koń C5, to bicie i C4. I tutaj trzeba się pożegnać z materiałem. No ale Spiri tak myśli, popatrzcie, godzina 8, ja 34 minuty. Musiałem uważać właśnie, bo nie chciałem popełnić błędu strategicznego. A popatrzcie, ile Spiri myślał nad kolejnym ruchem. 48 minut, to się Spiriemu nie zdarza. Naprawdę on chciał mi tutaj przyfasolić C4 i po prostu rozwalić swoją pozycję, ale zdecydował się grać solidnie. I chwała mu za to, chwała mu za to. No i ja tak powiem wam szczerze, że zanurzyłem się w tym C4 i szczerze powiedziawszy nie rozpatrywałem innych posunięć za bardzo. Natomiast zagrałem jakieś wieża A2, wieża C8, wieża B1, stwierdziłem, że pochodzimy troszkę figurkami. Spiri mnie zaskoczył, zagrał H5, nie pozwolił mi wejść królem na G4. No to cofnąłem się z braku laku. Król C6, poszedłem jeszcze raz, zobaczyłem o co chodzi. Chciałem sobie pochodzić tymi figurkami i zagrać wieża D2, wymienić jedną parę wież, żeby tutaj nic się nie działo. Koń C7, ja zagrałem, moi drodzy, wieża G1, bo zrozumiałem, że mogę próbować dochodzić do G4 w tej pozycji. Wieża D2, goniec D2, wieża H8, Spiri nie pozwalam, kiwa paluszkiem, nie będzie G4, bo tutaj wieża pilnuje elegancko. Zagrałem goniec E3 i koń D5. Wydaje mi się, że koń D5 jest niedokładne. Powiedziałem po partii mojemu koleżce sympatycznemu z Grecji, że koń E6 wydaje się być najsolidniejsze i nie za bardzo widzę, jak to jak tą pozycję mam przebijać. Gdzieś tam szykowałbym się do G4, ale jak dokładnie to zrobić? Nie odpowiem wam na to pytanie teraz. Natomiast rywal zagrał skoczek D5 i od razu po C4 wydaje mi się, że białe już weszły na drogę zwycięską, bo jeżeli bicie na E3, to nawet myślałem, że biję pionkiem. Mam rewelacyjnego skoczka kontra słabego gońca. Wydaje mi się, że po prostu Spiriego tutaj wychodzę. Natomiast Spiri się cofnął. Ja poprawiłem swojego skoczka na C3. B5. AB, AB. I tutaj się zastanawiałem, czy nie grać G4 czasem. Ale stwierdziłem, że nie, bo upraszczamy pozycję. Zagrałem wieża A1 i po B4 wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajny, kąśliwy ruszek. Konik na B5. Idea polega na tym, że jeżeli bicie na B5, to wieża A6 i po król D7 bicie na B5, wieża B8, król D3, bicie i król C4 i stoję bez pionka, ale pozycja białych według mnie jest na skraju wygranej. Grożę wieża A6, grożę król E6, goniec na E7 praktycznie nie istnieje, w dowolnym momencie mogę odbić pionka, przejść do jakichś końcówek pionkowych bądź wieżowych z prawdopodobnie pionem na B3 więcej. Pion na E5 jest słaby, naprawdę wydaje mi się, że ta pozycja jest bardzo trudna do obrony. I Spiri też to zrozumiał, zagrał wieża A8, ale wydaje mi się, że wieża A8 też nie jest dobrym rozwiązaniem, bo teraz pakuję króla na E4 i tak sobie myślę, mam wyżej postawionego króla, nie mam żadnych słabości, mam gońca, który atakuje, rywal ma gońca, który broni. Każda moja figura jest lepsza od figury przeciwnika. Każda moja pojedyncza figura jest lepsza od figury przeciwnika. Moja struktura pionkowa jest lepsza od przeciwnika. Mam więcej przestrzeni. Stwierdziłem, że to po prostu musi być końcówka wygrana. Król E6 i tutaj wydaje mi się, że piękny motyw. Koń A7, koń B6, koń C6. Idea polega na tym, że chcę wyeliminować obrońcę w postaci gońca, który broni pionka, którego ja właśnie atakuję. Dlatego Spiri odszedł na D6, koń D8, koń B7. Atakuje teraz dwoma figurkami słabość na C5. Dlatego Spiri musi teraz dwoma figurkami pobronić. Ja wymieniam skoczka za gońca. Wydaje się, że to jest bez sensu, bo goniec jest słabą figurą, ale okazuje się, że dzięki temu wjeżdżam w pionki jak w szyszki i dzięki temu zwyciężyłem partię, bo Spiri z uśmiechem na twarzy podał mi rękę i zatrzymał zegar. Także bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo było to zwycięstwo dowiezione od samego początku do końca. Tak naprawdę w żadnym momencie partii nie czułem się zagrożony. Takie partie jak te są dla mnie niezwykle cenne, bo zazwyczaj wygrywam swoje partie na dynamice, na konkretach, na pięknych atakach na króla, czy to na słabości przeciwnika, a tutaj naprawdę wygrałem w stricte takim chamskim, strategicznym stylu. Wysiedziałem przeciwnika, wymanewrowałem, wylawirowałem, zeszliśmy do 40 ruchu. Po kontroli też tutaj myśleliśmy swoje, przesiedzieliśmy te 5 godzin, skończyliśmy jako ostatni.
Mogłem wziąć remis po prostu z uśmiechem na twarzy i rozejść się, ale jednak chciałem grać. Chciałem grać, bo ja po prostu chcę grać w szachy teraz, gdy już tak naprawdę nic mnie nie hamuje. Nie mam niczego z tyłu głowy. Każdą partię naprawdę chcę grać o pełną pulę. Także mam nadzieję, że ta partia Wam się podobała. Mi się ta partia naprawdę bardzo podobała i wierzę, że już zostawiamy za sobą to, co złe. Ale nie zapominamy o tym. Nie zapominamy o tym, bo nie możemy o takich rzeczach zapominać. A zwycięstwa lubią przyćmiewać takie gorsze chwile, a to z tych gorszych chwil chcemy wyciągać wnioski. Także nie ma złych scenariuszy w szachach. Przegrane też są potrzebne, przynajmniej w moim przypadku, bo to one mnie motywują, to one są właśnie tym bodźcem napędowym do tej takiej potężnej zmiany i wierzę, że te trzy porażki, które na ten moment się zdarzyły w turnieju, już są naprawdę wystarczającym bodźcem i jedna ładniejsza partia ze Spirim tego nie zmieni. Mam taką serdecznie nadzieję i wierzę, że wyciągniemy tutaj wnioski. Także życzę Wam wszystkiego co najlepsze i słyszymy się już prawdopodobnie z Polski, bo jutro gramy partię o 11, a o 11 już będę spakowany z torbami na sali gry, także nie będę mógł dla Was jutro analizki nagrać. Także widzimy się już w Polsce, Title Tuesday, do przodu, partyjka do kawosi obiadku, let's go guys, keep it doing, yo, elo, cześć, pa, yo.